Teraz poproszę pierwszego prelegenta, pana doktora Marka Kaczmarzyka, który wygłosi wykład Rozproszona istota wychowania. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Ja mam takie wrażenie, słuchając tego wywiadu, tego, co pan profesor chciał dla nas przygotować, że on tutaj był wczoraj, bo właściwie wszystkie te elementy gdzieś tam przewijały się w trakcie naszego wczorajszego spotkania. No i to jest właśnie taki duch syntetyczny w przypadku pana profesora, to zawsze mnie porusza, ponieważ nawet będąc obecny tylko duchem, jest w stanie pewnych syntez dokonywać, a przecież miał do dyspozycji właściwie wyłącznie, drodzy Państwo, program. No cóż, wydaje się, że te nasze myśli, które przewinęły się i z jednej, i z drugiej strony barykady, chociażby związanej z użytkowaniem nowoczesnej technologii, czy właśnie pisania ręcznego, bądź jego opozycji w przypadku pisania na klawiaturze, że gdzieś tam w myśleniu, tym syntetycznym myśleniu pana profesora się przewija, co mi się bardzo podoba, a z drugiej strony jestem bardzo dumny, że nasze tematy wpisują się również w tego typu jego sposób myślenia. Szanowni Państwo, natomiast dzisiejszy wykład, dzisiejsze spotkanie z nieco innej perspektywy. Ci Państwo, którzy mieli okazję słuchać mnie na spotkaniach Kongresu Oświatowego, być może trochę pamiętają, przynajmniej częściowo, to, co mam do powiedzenia, ale jesteśmy tutaj z tak wielu miejsc, że myślę, że to nie będzie jakiś problem. Rozproszona istota wychowania, co biolog, biologia, ewolucjonista i memetyk może na ten temat powiedzieć, spróbujemy spojrzeć na te sprawy z kilku perspektyw, które moim zdaniem gdzieś zbiegają się ze sobą w miejscu, które jest interpretacją rzeczywistości poprzez pryzmat mechanizmu doboru naturalnego. Człowiek, drodzy Państwo, w naszym ujęciu w jakimś tam stopniu będzie sprowadzany do pewnych obszarów swojego funkcjonowania. To zawsze tak jest, kiedy próbujemy tak skomplikowany system, jakim jest nasze bycie w świecie, redukować do pewnego rodzaju funkcji. Ja zawsze na początku wykładów takie zastrzeżenia robię. Dzisiaj też takie zastrzeżenie, od takiego zastrzeżenia zaczniemy. W wielu miejscach, czy w kilku miejscach, w kilku punktach będziemy człowieka sprowadzać, ograniczać do pewnego rodzaju funkcji. Punktem wyjścia jest oczywiście myślenie o neurobiologii i tutaj taka prośba, takie zastrzeżenie, które zawsze robię. To, co w tym obszarze będziemy mówić, Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, że jest to taki punkt widzenia, w którym widzimy umysłowość człowieka jako epifenomen działania ośrodkowego układu nerwowego. Czyli musimy dokonać pewnego rodzaju takiego teoriopoznawczego obcięcia i myśleć o tym w takich właśnie kategoriach. Jeżeli to będziemy mieli w tyle głowy, to te wnioski będą łatwiejsze do przyswajania. Rzecz jasna, człowiek z tej perspektywy, z perspektywy gatunkowej, z perspektywy naszej historii, praktycznie nie ma sensu jako pojedyncza istota w rozumieniu tych mechanizmów, które nas najbardziej interesują, mechanizmów transferu kulturowego, mechanizmów społecznych. To są zawsze szeregi umysłów opartych o szeregi mózgów, bardzo zróżnicowane. Państwo to jako ludzie zainteresowani neurobiologią i neurodydaktyką doskonale wiecie, mózg każdego z nas rozwija się inaczej, oparty jest na tym poziomie biologicznym o zestaw genetyczny, który też jest absolutnie unikalny i niepowtarzalny. To taka gra losowa, drodzy Państwo, przy którym trafienie szóstki w totolotka to jest praktycznie pewność. To są tak złożone systemy, dziedziczone na tak skomplikowany sposób, że prawdopodobieństwo istnienia powtórki w obszarze jakiegoś gatunkowego zbioru, i to zarówno przeszłego, jak i przyszłego, praktycznie można ograniczyć do zera. Rzecz jasna, z wyjątkiem istnienia bliźniąt jednojajowych. I innymi słowy, co chcę powiedzieć, jeśli patrzymy nawet tylko na samo podłoże genetyczne całego naszego organizmu, również rzecz jasna naszych mózgów, to prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek w przeszłości bądź kiedykolwiek w przyszłości pojawi się genotyp identyczny albo nawet zbliżony, jest praktycznie zerowe. To z jednej strony ogromne szczęście, bo jeżeli na to popatrzycie Państwo z tej perspektywy, to każdy z nas jest unikalnym finałem pewnego rodzaju rozgrywki czy gry losowej, która odbywa się już niebagatelnie długo, bo 3,5 miliarda lat. Mało tego, wszystkie etapy pośrednie, które doprowadziły do istnienia na tym poziomie każdego z nas, to były etapy zwycięskie.
gdyby którykolwiek z nich na poziomie doboru nie dał sobie rady, bylibyśmy teraz innym systemem genetycznym, innym finałem wyboru, albo nie byłoby nas w ogóle, chociaż to jest już raczej myślenie teleologiczne, które powinno być mi obce. A więc każdy z Państwa jest unikalny. Jeżeli założymy, że na poziomie genetycznym ta unikalność dałaby odmienny u każdego z nas mózg, poza oczywiście resztą ciała, dałaby również w tym ograniczeniu, które na początku podałem, czy to tym zastrzeżeniu, które zrobiłem, unikalny umysł. A więc, Szanowni Państwo, skoro umysł to sposób widzenia świata, wielokrotnie to powtarzam i Państwo to też już zapewne wiecie, interesując się neurobiologią, to każdy z nas tworzy unikalny, niepowtarzalny świat, a to tylko poziom biologiczny. A teraz do tego, Szanowni Państwo, to, co dzieje się z nami w ciągu całego naszego istnienia. Każda sekunda doświadczeń, każda sekunda wpływów. Już od dawna, i to też wielokrotnie staram się powtarzać i przypominać, już od dawna o genach nie myślimy jak o planie domu, o czymś, co nas w sposób jednoznaczny określa. Dzisiaj raczej, zresztą dzisiaj to może za wąskie stwierdzenie i takie niezbyt prawdziwe, bo to już raczej kwestia drugiej połowy XX wieku, gdzie zaczęliśmy myśleć o genach raczej jako o przepisie kulinarnym. Specyficznym przepisie kulinarnym, który realizowany jest w unikalnej kuchni, w unikalnej przestrzeni środowiskowej. Zapewniam Państwa, że gdyby mnie i którejś z pań, to stereotyp albo panów, ale najczęściej tak to właśnie wygląda, dać przepis kulinarny dotyczący na przykład, nie wiem, jakiegoś ciasta, powiedzmy karpatki, to wynik procesu realizacji tej informacji, jaką jest przepis w moim przypadku i w przypadku tej osoby byłby różny. Zapewniam, że tylko jedna z tych karpatek miałaby szansę być zdatna do spożycia. Na pewno nie byłaby moja. A zwróćcie Państwo uwagę, że mielibyśmy do czynienia z tym samym rodzajem informacji wyjściowej. I tak dzisiaj myślimy o materiale genetycznym. Jest to sytuacja wyjścia. Teraz od umiejętności kucharza, rodzajów produktu, wyposażenia kuchni, czasu, który na poszczególne etapy realizacji tego programu czy tego rodzaju informacji mamy, zależeć będzie finał. Tym finałem tu i teraz, w tym momencie jesteśmy my. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, nałożenie się tych dwóch zmiennych daje absolutny unikat. I każdy z Państwa jest takim unikatem. Niepowtarzalnym i działającym według niepowtarzalnych reguł. Każdy oczywiście z osób, które nas otaczają łącznie z naszymi uczniami, a właściwie na czele, bo oni są bardziej in statu nascendi niż my, bardziej w momencie tworzenia takim właśnie unikalnym człowiekiem jest. I nie ma sensu jego istnienie bez istnienia innych ludzi. Drodzy Państwo, spora część kory mózgowej i struktur mózgowych należy do tak zwanego mózgu społecznego, do obszaru układu nerwowego, który służy do analizy informacji o drugim człowieku. Już wczoraj, odpowiadając na Państwa pytanie, o tym mówiłem, ale przypomnę, czy jakby chciałbym to podkreślić. Jeżeli w przestrzeni odbioru informacji znajdują się dwie informacje, jedna z tych informacji dotyczy człowieka, a druga dotyczy czegoś, co nie jest bezpośrednio związane z człowiekiem bądź jego działalnością, to nasze mózgi w sposób naturalny wybierają tą pierwszą. Jesteśmy mistrzami w odbiorze opowieści, ale szczególnie tych, które związane są z nami. Szanowni Państwo, małe przypomnienie istoty funkcjonowania doboru naturalnego, ponieważ ten mechanizm doboru naturalnego będziemy dzisiaj stosować nie tylko do bytów biologicznych, albo przede wszystkim nie do bytów biologicznych. Państwo to doskonale pamiętają z różnego typu lekcji czy etapów Państwa wcześniejszego kształcenia. Generalna zasada jest taka, jeżeli mamy zbiór jakichś organizmów, wyobraźmy je sobie jako organizmy jakiegoś gatunku żyjące na danym terenie. Można najprościej powiedzieć, że taki zbiór to zbiór mieszaniny cech. Każdy osobnik jest grupą czy zestawem cech, które pozwalają mu funkcjonować w środowisku. Te cechy można z grubsza podzielić na dwie grupy. Jedne to takie, które mu pozwalają przeżyć i posiadać potomstwo, czy nazwijmy je cechami przystosowawczo-korzystnymi. Inne to cechy, które mu utrudniają życie. Jeżeli taką populację, czyli taki zbiór, zostawimy na pewien okres czasu i pozwolimy się osobnikom w tym zbiorze rozmnażać, to nie zdziwi nas zapewne, że na końcu tego procesu będziemy mieli osobniki, które będą nadreprezentowały cechy sprzyjające w tym środowisku. To
To jest rzecz oczywista. Tego typu schemat Państwo znacie. Mamy więc reprodukcję. Reprodukcja to zawsze sytuacja, w której w naturalnych warunkach powstaje więcej osobników niż środowisko jest w stanie przyjąć. Następnie zmienność, którą tam widzimy, czyli różnorodność cech i ten unikat, bo to przecież nie dotyczy tylko nas, to co powiedziałem wcześniej, dotyczy każdego żywego organizmu, ten unikat poddawany jest presji wymagań środowiskowych i ta presja wymagań środowiskowych, czyli proces selekcji, powoduje nadreprezentację cech pozytywnych. W tym przypadku model dotyczył koloru i powiedzmy możliwości ukrywania się. Jeżeli podłoże ma kolor niebieski, no to rzecz jasna przeważać będą w takim układzie organizmy, które mogą się na nim ukryć. Jeżeli środowisko się zmienia, no to selekcja powoduje, że większość osobników w danej populacji będzie miała nadreprezentację cech przystosowawczo korzystnych, w tym przypadku koloru. I tak to wygląda w przypadku organizmów żywych. My jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o organizmach żywych. Właśnie w trakcie edukacji ten mechanizm doboru naturalnego jest pokazany. Ale szanowni Państwo, w przypadku naszego gatunku, w tym świecie, w którym jesteśmy dzisiaj, a sporo wczoraj o tym mówił mój kolega Piotr Łaszczyca, o kunie w kurniku i sytuacji, w której, no jakby to powiedzieć, bezpośrednie biologiczne uwarunkowania doboru schodzą w pewnym sensie na plan dalszy, otwierając przed nami problemy, które mają inny charakter. Można by właściwie powiedzieć, że dzisiaj nie mamy już do czynienia w przypadku naszego gatunku i rozwiniętego społeczeństwa z walką o byt, raczej o zachwyt, o uwagę innych. I tutaj pojawia się kolejny obszar potrzeb. W tym obszarze nie jesteśmy kunami w kurniku, drodzy Państwo. Ta uwaga innych ludzi, chociaż mamy bardzo szerokie spektrum funkcjonowania i możliwości odwoływania się do bardzo wielu umysłów, które funkcjonują, nie jest to sytuacja kuny w kurniku. Te zasoby są jednak na tyle ograniczone, że walka ma tu sens. Zaraz do tego jeszcze wrócimy i do interpretacji tego typu, ale chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, jak funkcjonuje informacja w tym układzie, który nie jest układem biologicznym, a który, no właśnie, czy przypadkiem nie podlega podobnym mechanizmom. Tutaj obecna wczoraj na naszych wykładach pani profesor Dobrosława Wężowicz-Dziółkowska zajmuje się obszarem takiego właśnie traktowania rozwoju kulturowego. Weźmy coś, co nie jest organizmem, drodzy Państwo. Weźmy plotkę. Plotka to jest informacja o drugim człowieku. Jak Państwo zapewne z doświadczenia życiowego doskonale wiecie, jest to dość łatwo rozprzestrzeniająca się w przestrzeni społecznej struktura, w przestrzeni społecznej informacja. Roger Dunbar, też wspomniany już wczoraj, nawet, że plotka stworzyła człowieka. Poleciłbym Państwu taką fajną książkę o może niezbyt poważnie brzmiącym tytule, ale na pewno jest to godna przeczytania rzecz. Rogera Dunbara, Pchły, plotki i ewolucja języka. Tak ta książka się nazywa. Między innymi przedstawia on tam koncepcję mówiącą o tym, że jeśli chodzi o rozwój społeczeństwa w tym kształcie, w jakim jesteśmy dzisiaj, plotka jest najbardziej odpowiedzialnym elementem za ten właśnie rozwój i tworzy, i konstytuuje, i daje nam możliwość funkcjonowania w układzie społecznym. Ale przyjrzyjmy się losom plotki. No, drodzy Państwo, plotka to taka informacja, która gdzieś tam ma swój początek. Ten początek może mieć bardzo różny charakter. Najczęściej ktoś coś wymyśli, ktoś coś zobaczy. No, powstaje jakaś informacja o jakiejś tam konkretnej osobie. Następnie plotka, i to jest to, co Państwo wiecie z doświadczenia bezpośredniego, ma tendencje reprodukcyjne. To znaczy rozprzestrzenia się po grupie osób, które prowadzą wymianę społeczną. Tam, gdzie kontakt jest możliwy, tam ta plotka się rozprzestrzenia. Rzecz jasna pod warunkiem, że dotyczy kogoś, kto jest dla tej grupy interesujący. To jest już pierwszy etap walki o zachwyt, jeżeli w tym przypadku możemy użyć tego typu określenia. Ale na pewnym etapie rozwoju swojego istnienia w przestrzeni plotka wypełnia już wszystkie umysły, a właściwie zasiedla już wszystkie umysły. Innymi słowy, jej kopia znajduje się we wszystkich zainteresowanych informacją umysłach, ale można powiedzieć, że wypełniliśmy przestrzeń, w której może ona zafunkcjonować. I wtedy zaczyna się dziać rzecz ciekawa. Otóż spotykają się dwie osoby, albo więcej, ale uprośćmy to do spotkania dwóch osób. Spotykają się dwie osoby, które znają plotkę na jakiś konkretny temat, na temat konkretnej osoby. Jedna mówi,
Słuchaj, słyszałem bądź słyszałam, że... I tutaj pojawia się jej wersja plotki zasiedlająca jej umysł. A druga mówi, tak, rzeczywiście, ja też to słyszałem, ale... I tu pojawia się nieco odmienna wersja plotki. Dlatego, drodzy Państwo, że plotki mają tendencję do zmian. To jest tak, że kiedy ktoś przejmuje jakąś informację o drugim człowieku, to bardzo często w sposób, chcielibyśmy, żeby losowy, nazwijmy go losowym, coś doda, coś zmieni, nieco zreinterpretuje formę wypowiedzi, ze spotkania zrobi schadzkę, zmieni imię i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie te plotki mają różny charakter. Zasiedlają one w dość przypadkowy sposób umysły osób, które się kontaktują. Więc jeżeli wypowiedź tej drugiej osoby w spotkaniu, o którym mówię, będzie odmienna, dochodzi do sytuacji konfliktu pomiędzy jedną a drugą wersją plotki. Czasem bywa tak, że jedna z tych osób się da przekonać w jedną bądź drugą stronę, a czasem bywa tak, że uzgadniają one wersję trzecią. Tak? Pojawia się kolejna zmiana. Mamy trzecią wersję, która będzie miała nieco większą siłę, ponieważ jest efektem uzgodnienia, a więc efektem jakiegoś uśrednienia dopasowanego do przestrzeni, w której funkcjonuje. Zwróćcie jednak Państwo uwagę, że po pewnym czasie, kiedy plotka w systemie dojrzewa, jedna z jej wersji staje się wersją dominującą. Innymi słowy, utrwala się pewien określony sposób jej przekazywania, pewien rodzaj znaczenia staje się w całej tej przestrzeni dominujący. Teraz pytanie, Szanowni Państwo, właściwie do Was. Od czego zależy ta forma? Czy ta ostatecznie dominująca w przestrzeni społecznej forma zależy od punktu wyjścia, na przykład od intencji osoby, która wprowadza ją w przestrzeń, a może od obiektywnej prawdy? O, właśnie. Albo inaczej sformułuję pytanie, czy na przykład plotka na temat, nie wiem, jakiegoś przekrętu finansowego, która funkcjonuje w przestrzeni Manhattanu, będzie miała taką samą formę, jak ta sama plotka funkcjonująca w przestrzeni, nie wiem, mormonów amerykańskich? Czy ona będzie miała tą samą formę, ten sam rodzaj treści? Dlaczego nie? Pytanie kluczowe. Co decyduje o tym, jaką formę ostatecznie w danym obszarze czy przestrzeni zajmie czy przyjmie plotka? Środowisko. Dokładnie, drodzy Państwo. Gusty ludzi, którzy w tym środowisku funkcjonują, tak? Normy, które przyjmują, rodzaj języka, którego używają. W każdym razie nie intencja osób, które uczestniczą w procesie, a raczej struktura środowiska. A jeżeli tak, Szanowni Państwo, to co się stało z naszą plotką? Dokładnie to, co staje się z każdym bytem i z każdą cechą funkcjonującą w przestrzeni, którą my byśmy określili przestrzenią doboru naturalnego. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli tu przejdziemy, to jedyna różnica w całym tym procesie polega na tym, że nasza plotka jako byt odbywała dobór naturalny w przestrzeni neuronów, a właściwie komunikacji układów nerwowych, komunikacji mózgów, a więc również umysłów ludzi funkcjonujących w pewnej przestrzeni społecznej. A jeżeli tak, to zadziałał tutaj, Szanowni Państwo, dokładnie ten sam mechanizm. A więc mamy do czynienia z mechanizmem doboru naturalnego, jeżeli można tu użyć tego typu określenia. Rzecz jasna, nie tylko plotki funkcjonują w ten sposób. Można by wymieniać bez końca, jeżeli Państwo popatrzą, dowcipy, przysłowia i tak dalej, działają, funkcjonują w przestrzeni społecznej, w przestrzeni kulturowej w bardzo podobny sposób. Podlegają doborowi, na który wpływ ma przede wszystkim struktura przestrzeni społecznej. Jak tak czytamy te wymienione przeze mnie przykłady, uśmiechając się na początku, bo oczywiście przepisy kulinarne, plotki, przysłowia, kawały i tak dalej, to wszystko okej. Okay. Ale im niżej schodzimy, tym robi się poważniej, a na samym dnie, no, w sposób naturalny mamy również te obszary, które dotyczą bezpośrednio szkoły. Przecież zwróćcie Państwo uwagę, że zawartość programów szkolnych, podstaw programowych, a przede wszystkim stojących za nimi, czy stojącym za nim przekonaniu o tym, co ważne, a co nieważne, to też jest kwestia umowy. To też jest kwestia uzgodnienia. Mamy zbiór potrzeb, mamy zbiór myślenia, czy myśli o przyszłości, mamy zbiór tego, co nam się wydaje jako poszczególnym osobom będzie, czy powinno być utrwalone w programach szkolnych, ale to jest zbiór, który podlega również selekcji. Co decydować będzie o tym, jak ta selekcja będzie przebiegać? Chcielibyśmy bardzo, żeby decydujące znaczenie miały w tym przypadku intencyjne
takie racjonalne mechanizmy podejścia do tego, co może się tam znaleźć. Ale my doskonale wiemy, że kiedy patrzymy na efekty, na przykład na podstawy programowe i pojedynczy, nawet specjalista z danej dziedziny, nauczyciel z danej dziedziny patrzy w ten obszar, to bardzo często mam wrażenie, że z jego perspektywy, z jego prywatnej perspektywy i jego najbliższego otoczenia tak do końca racjonalny to ten wybór nie był. Mamy często takie wrażenie. Pewne obszary wydają nam się rzeczywiście racjonalnie wypełnione, pewne wydają nam się obszarami braków. Zapewniam Państwa, że gdybyśmy, zresztą ja Państwa nie muszę zapewniać, bo wystarczy, że spotka się kilku nauczycieli tego samego przedmiotu i próbują określić jakość podstawy programowej w danym obszarze, no sądy nasze są bardzo różne. I dopiero od tego momentu mielibyśmy ochotę zacząć rozmowę na temat tego, co tam tak naprawdę jest, a co nie jest potrzebne. A więc zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której program szkolny jest też w pewnym sensie rodzajem memu. Memu właśnie, słowo, które będzie nam tutaj potrzebne. Jest w pewnym sensie rodzajem takiego zbioru, który podlega podobnym mechanizmom. Dla lepszego mówienia, dla lepszej komunikacji mówienia o tym, będziemy używać takiego zdefiniowanego już w latach 70. pojęcia, zdefiniowanego przez genetyka brytyjskiego Richarda Dawkinsa w Samolubnym genie, właściwie w ostatnim rozdziale tej książki, terminu jak mem. Mem to taka kulturowa odmiana, analogia genu. Ta analogia troszkę memowi i memetyce później zaszkodziła, dlatego że memy rzeczywiście zachowują się w dużo bardziej plastyczny, w dużo bardziej niejednoznaczny sposób, jak to jest w przypadku genów. Ale umówmy się, że mem będzie to jednostka informacji kulturowej, która przekazywana jest pozagenetycznie, a która ma znaczenie przystosowawcze, to znaczy jej posiadanie bądź brak będzie zmieniała wartość przystosowawczą jednostki. Jeżeli już mówimy o genetykach tworzących podstawowe terminy czy terminologie dotyczące funkcjonowania społecznego, to zdanie, które Państwo zapewne już znają, bo ja go z uporem być może godnym lepszej sprawy ciągle powtarzam, ale twierdzę, że jest to w pewnym sensie clue tego, do czego chcę dzisiaj zmierzać. Różnorodność jest sposobem chronienia tego, co możliwe, tego, co prawdopodobne. François Jacob, Gra możliwości. Szanowni Państwo, książka Genetyka o genetyce. Zapewne zdziwiłby się Jacob, gdyby się dowiedział, że powtarzane to zdanie jest w kontekście dydaktyki. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli tak popatrzymy na przestrzeń społecznej wymiany, na przestrzeń społecznego transferu, to widzimy tutaj pewien podstawowy sens. My zaledwie dotykamy swoim myśleniem dzisiaj tego, co może się zdarzyć w przyszłości. Z drugiej strony to rozproszenie funkcjonowania, o którym też za chwilę jeszcze będę mówił, daje właściwie tylko takie możliwości. Nawet jeżeli zebralibyśmy ludzi wszystkich, którzy zajmują się daną dziedziną, nigdy nie stworzymy takiego programu czy takiej podstawy programowej, która będzie, być może mogłaby ona odpowiadać wszystkim, którzy uczestniczą w jej tworzeniu, tu i teraz w tym momencie, ale nie będzie ona mogła odpowiedzieć na wszystkie problemy, które pojawią się w przyszłości. Tak samo jak populacja nie może gromadzić wszystkich rozwiązań, które w przyszłości będą mogły zafunkcjonować i zmiany rozwiązań problemów, które w przyszłości mogą się pojawić. I zmiany jej mają charakter losowy, co jest, drodzy Państwo, głównym motorem możliwości jej przetrwania, a nie kierunkowe i takie, które pozwalają na obcinanie brzegów. Głównym problemem, który my dzisiaj konsumujemy na poziomie społecznym, to ten wspomniany już wczoraj problem kuny w kurniku. Na poziomie społecznym nasze mózgi, a więc nasze umysły przystosowane są do grup niewielkich, nierozległych, bardzo ograniczonych, 150-200 osób. Wyobraźcie sobie Państwo przestrzeń społeczną, która składa się zaledwie z 150 osób i funkcjonujecie przez całe swoje życie w takiej właśnie strukturze. Takie warunki kształtowały nasze umysły i nasze mózgi w przeszłości. Jesteśmy dostosowani do takiego właśnie funkcjonowania. Ale zwróćcie też Państwo uwagę, że ta ograniczona przestrzeń społeczna to była również ograniczona przestrzeń problemów. Jeżeli Państwo budzą się, a potem budzą się co rano i do końca swoich dni widzicie Państwo tylko 150 bardzo dobrze znanych sobie osób,
to funkcjonujecie w przestrzeni, a taka była nasza przestrzeń, taka była nasza przeszłość. W takiej przeszłości kreowane były nasze mózgi, nasze ciała, nasze umysły, więc biorąc pod uwagę to ograniczenie, które dzisiaj zastosowałem. Funkcjonujemy więc mentalnie w takiej przestrzeni, która nie jest mentalnie do ogarnięcia, nie jesteśmy przystosowani do tych ogromnych zbiorowości. One nas w pewnym sensie nie dotyczą. Umysł zawierający konkretne zbiory memów był w takiej przestrzeni zmuszony do poznania i zintegrowania określonej i dość zamkniętej grupy problemów. Problemów nie szeroko rozproszonych, a skupionych na pewnym aspekcie działania. Natomiast duże zbiorowości dzisiaj zmuszają nas, Szanowni Państwo, no właśnie do funkcjonowania w bardzo złożonym, rozległym obszarze. Nie mamy dzisiaj sytuacji, w której wchodzimy w ciągu jednego dnia w jeden system społeczny, w jedną grupę ról, w jedną grupę problemów, a więc również w grupę rozwiązań i w niej tkwimy przez cały dzień. Te wielorakie oddziaływania będą nam w tym momencie stawiały wielorakie problemy. I nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak do końca, co robi szkoła dzisiejsza. Szkoła dzisiejsza w tym takim administracyjno-instytucjonalnym ujęciu jest miejscem, w którym próbujemy wybiórczo wspierać konkretne grupy memów. Umawiamy się, że te, a nie inne grupy memów, te, a nie inne kompetencje i umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania naszego ucznia, a następnie tworzymy takie warunki ich selekcji, pamiętamy o wcześniejszej zbieżności, które będą zapewniały im możliwość przetrwania, utrwalenia się w tym układzie memetycznego wyposażenia. Programy dydaktyczne to nic innego jak próby właśnie takiego kreowania warunków szkolnych, w których te konkretne memy mogłyby przetrwać. Proces przyswajania memów trochę inaczej niż proces tworzenia genotypu, który jest w pewnym sensie jednorazowy. Jest to proces ciągłego kolekcjonowania, zbierania zestawów memów, zestawów informacji kulturowych, które dają nam pewien funkcjonalny zbiór. Tak jak geny dają genotyp, a w realizacji fenotypowy organizm, który działa w środowisku, tak zbiory memów dają nam coś, co moglibyśmy w pewnym umownym sensie nazwać memotypem, czyli lokalnym w działaniu funkcjonującym obecnie zbiorem memów. Można by nieco upraszczając, drodzy Państwo, uznać, że mem do kompetencji ma się w pewnym sensie tak jak gen do cechy, którą reprezentuje. Jest tylko jedna zasadnicza różnica. Genotyp dziedziczymy, unikalny, ale w danym konkretnym osobniku, a więc również osobie, trwały, stały. Natomiast memotyp jest w ciągłym ruchu. Memotyp nie jest czymś stałym, nie jest zbiorem, którego tworzenie można zakończyć. My czasami mamy takie wrażenie, że wychowanie, że socjalizacja jest takim docelowym momentem. Myślimy teleologicznie. W pewnym momencie powstaje zbiór cech kompetencji, który powinien nam już dać możliwość przystosowania. Natomiast proces tworzenia memotypu nie jest taki. To jest ciągłe tworzenie. W każdym momencie istnienia memotypu pojawiają się nowe wyzwania, pojawiają się nowe konieczności, potrzebne nam są nowe zbiory możliwości i w każdym momencie możemy się natknąć na zupełnie nowy rodzaj problemu, z którym w tym zbiorze, w którym jesteśmy, sobie nie radzimy. I natykamy się. Każdy problem, którego w danym momencie nie jesteście w stanie Państwo rozwiązać, jest czym? Jest wyzwaniem do poszukiwania nowych kompetencji. Jest wyzwaniem do poszukiwania nowych zbiorów memów. Jeżeli tworzylibyśmy na pewnym etapie memotyp zamknięty, to nie byłoby to możliwe. I jeżeli pozwolę sobie wrócić tutaj, jedynym rozwiązaniem jest poważne potraktowanie zdania Jacoba. Jedynie różnorodność w całym tym zbiorze daje nam szansę niepewność przetrwania. Na poziomie wychowawczym w szkole, przywołuję zawsze tego typu przykład, my mamy często do czynienia z takimi młodymi ludźmi, którzy robią wszystko po swojemu. Znacie to Państwo. Tacy outsiderzy znajdują się w każdej szkole, prawie w każdej klasie. To są ludzie, na których patrzymy często i z wychowawczego punktu widzenia widzimy, że oni będą cierpieć i ludzie wokół nich też.
I w tym teleologicznym myśleniu, które jest myśleniem przychylnym, ja wcale tu nie mówię o jakimś nieprzychylnym podejściu do ucznia, który sprawia nam kłopot, tylko patrzymy na niego i taki młody człowiek wydaje nam się godzien naszego takiego zaangażowania, które mogłoby polegać w pewnym sensie na tym, że chcielibyśmy wyczyścić jego zbiory kompetencji, a dobra, niech będzie, spacyfikować go, zrobić mu pranie mózgu, poprzestawiać to wszystko tak, żeby... No właśnie, żeby to odstępstwo jego typowego działania od tego, czego dzisiaj od niego oczekujemy, było mniejsze. No i szanowni Państwo, z punktu widzenia wychowawczej przychylności, takiej wręcz rodzicielskiej przychylności, wydawałoby się to działanie sensowne. Ale zadam pytanie takie, które być może zabrzmi na początek przedziwnie albo wręcz karykaturalnie, ale chciałbym je zadać, żebyśmy mogli sobie uzmysłowić pewne mechanizmy. Drodzy Państwo, jakie jest prawdopodobieństwo, że w głowie tego outsidera, tego człowieka robiącego wszystko inaczej i dzisiaj sprawiającego nam bardzo poważne problemy, znajduje się rozwiązanie jakiegoś problemu, który pojawi się w przyszłości, a będzie krytyczny dla przetrwania naszej kultury i naszego gatunku? Prościej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w głowie tego młodego człowieka znajduje się pomysł na uratowanie świata w przyszłości? Duże, małe? Ech, ja wiem, że Państwo tak z przychylności idą za moim tokiem myślenia, ale uczciwie. Oczywiście, no minimalne, mikroskopijne. Powiedzielibyśmy nawet, że statystycznie pomijalne, nieistotne, tak? Ale nie zerowe, drodzy Państwo. Nie zerowe. Proszę? No jeżeli zerowe, to niemożliwe. Ale gdyby zerowe, no to niemożliwe. To zerowe. Ale ono jest, drodzy Państwo, niezerowe. Macie Państwo rację. Minimalne. Minimalne. Wręcz takie, które nazwalibyśmy zerem, ale niezerowe. I teraz, jeżeli my, szanowni Państwo, spacyfikujemy tego młodego człowieka, przytniemy, poustawiamy, wiecie Państwo, no są sposoby na to, żeby w mniej lub bardziej kategoryczny sposób to zrobić. I znika nam ten pomysł, ponieważ wyparliśmy go z obszaru kompetencji tego młodego człowieka. W jakim stopniu ryzykujemy przyszłością? Minimalnym. Powiedzielibyśmy, statystycy powiedzieliby, że jest to ryzyko, które można przyjąć, które jest poza istotnością statystyczną, tak? No okej. Okay. Jeżeli to będzie dotyczyło jednego ucznia, ale co, jeżeli stworzymy system, który tak będzie działał? To znaczy, jeżeli stworzymy system, który będzie te brzegi obcinał dla dobra społeczeństwa i dla dobra tego młodego człowieka, rzecz jasna, i dla dobra nas w przyszłości. To suma tych statystycznie nieistotnych, niewielkich, drobnych obszarów ryzyka w pewnym momencie, na pewnym etapie takiego działania, dokładnie, sumuje się. I przekroczy istotność statystyczną. Innymi słowy, szanowni Państwo, za każdym razem, kiedy to robimy, ryzykujemy przyszłością. I to jest istota tego zdania, które warto by sobie było powtarzać wtedy, kiedy ten outsider już tak bardzo rozgrzeje nasze emocje, no bo tak się dzieje, prawda, że już naprawdę mamy ochotę z tym coś zrobić. Ważymy tutaj, drodzy Państwo, przyszłość. Oczywiście statystyka, rozległość, przestrzeń, ale pamiętajcie Państwo, nie żyjemy i nie funkcjonujemy w grupach 150-osobowych, do których jesteśmy przygotowani. Żyjemy w uwarunkowaniach obejmujących dziesiątki tysięcy, a właściwie miliony osób. I w tych uwarunkowaniach musimy się poruszać, a statystyka takiego zbioru ma taki charakter. Może za dużo, ale o tyle szkoła ma prawo do tego, żeby wybiórczo wspierać pewne grupy memów, o ile będziemy pamiętać o zdaniu Jacoba. Na tyle mamy w tym działaniu swobody. Memotyp, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, zbiór pewnych memów dających pewne określone kompetencje. Na szczęście zbiór otwarty, tak jak powiedziałem. No a jeżeli dobór, jeżeli elementy, które tworzą pewne konkretne kompetencje, to spróbujmy tym razem spojrzeć na to z innej perspektywy. Z perspektywy teorii gier. Teoria gier w socjologii jest niczym nowym. Wielokrotnie w ten sposób traktowano układ. A ja bym chciał, żebyśmy popatrzyli na zastosowanie pewnych elementów teorii gier, tym razem w dydaktyce, a może w pedagogice. Raczej w pedagogice. Szanowni Państwo, wymiana kulturowa, a właściwie wymiana cywilizacyjna,
czyli tak zwany konflikt pokoleń, widziany z pewnej bardzo specyficznej, ktoś powie ordynarnej, niech będzie, ale ja już dzisiaj dokonałem pewnego ograniczenia, więc drugie mi Państwo też wybaczycie, perspektywy. No bo jeżeli spojrzymy na strukturę społeczną, na funkcjonowanie społeczeństwa, to można, oczywiście przy sporej dozie przychylności, o którą teraz Państwa proszę, popatrzeć na to jako na grę. Mamy graczy, to są wszyscy ludzie, którzy dokonują wymiany społecznej w danej przestrzeni. Mamy reguły gry, to są sposoby, w jaki ta wymiana następuje. To są reguły gry społecznej. To są po prostu reguły funkcjonowania społecznego. Od savoir-vivre do reguł, nie wiem, zawierania umów w bankach. No i mamy oczywiście zasób, który jest w tym przypadku stawką w tej grze. Zasób w bardzo różny sposób rozumiany. To może być zasób związany z posiadaniem, to może być zasób z finansami związany, ale może to być zasób i często jest to zasób związany z uwagą innych. Pamiętacie to stwierdzenie, walka nie o byt, a o zachwyt w tym momencie. W każdym razie jakiś zasób. Życie człowieka z kolei jest, szanowni Państwo, jednorazową grą, która postawi tego człowieka w momencie jakiegoś tam etapu jego rozwoju w konkretnym miejscu. Mówimy oczywiście o kwestiach socjometrii i funkcjonowania w przestrzeni społecznej. No dobrze, spójrzmy na to w ten sposób i teraz uproszczenie. Drodzy Państwo, będzie trochę dziwnie, ale myślę, że ten model nam się sprawdzi w szerszym kontekście. Zrobimy takie małe doświadczenie myślowe. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście ludźmi, którzy są nałogowymi graczami w karty, ale oswoili ten nałóg w sposób bezpieczny dla siebie. To znaczy, nie straszy Was, nie przeraża Was ryzyko, a właściwie pociąga, ale nie chcieliście stracić wszystkiego, co posiadacie i dlatego oswoiliście ten nałóg w taki sposób, że znaleźliście drugą parę takich, no powiedzmy sobie, wariatów i wielbicieli gier karcianych, z którymi każdego piątkowego wieczoru spotykacie się na cały wieczór, a może nawet noc i realizujecie tą swoją potrzebę gry w karty. Ważne jest w tym eksperymencie to, żeby pamiętać, że ludzie ci są Wam absolutnie przychylni. To znaczy na pewno nie chcą Was oszukać, powiedzą zawsze prawdę, szanują Was, nie mają interesu w tym, żeby zrobić wam krzywdę. I teraz, szanowni Państwo, wyobraźmy sobie, że pewnego piątkowego wieczoru przychodzimy do nich, otwieramy, czy oni otwierają drzwi i zamiast cześć, czy dzień dobry, czy dobry wieczór mówią, słuchajcie, mamy świetną nową grę, świetną, fenomenalną, wspaniałą grę, w ogóle będziecie zachwyceni. No dobrze, wierzymy im, siadamy, rozmawiamy, oni nam wykładają podstawowe reguły tejże gry i rzeczywiście jesteśmy zachwyceni. Gra zapewne będzie fantastyczna. Nie możemy się już teraz doczekać, kiedy rozdają, czy nastąpi pierwsze rozdanie. Ale zanim ono nastąpi, oni mówią coś dziwnego. Mówią, słuchajcie, tak, tylko że żeby ta gra miała sens i żebyśmy się naprawdę dobrze przy niej bawili, to jedna sprawa, musicie postawić wszystko. Na tą jedną rozgrywkę trzeba postawić wszystko, co macie. Psa, kota, samochód, którym przyjechaliście, dom, wszystko. Po prostu absolutnie wszystko. Teraz uwaga. Zastrzeżenie. Ryzyko nam nie przeszkadza. Nie przeszkadza nam prawdopodobieństwo przegranej, bo jesteśmy nałogowcami. Drugie założenie, które przypominam, w pełni ufamy tym ludziom. Oni nas na pewno nie chcą oszukać. Oni chcą po prostu zagrać. Pytanie brzmi, czy zagramy, czy nie. Dobrze się Państwo zastanówcie, bo nałogowiec jest nałogowcem, ale nie jest idiotą. Wtedy, kiedy prawdopodobieństwo wygrania obu stron jest zbliżone. I teraz pytanie, czy w tym przypadku mamy równe prawdopodobieństwo? Wiemy o grze to, co oni. Wiemy, bo na pewno przekazali nam wszystko, co wiedzą. Ale właśnie, jest jedna zasadnicza różnica. Myśmy jeszcze nie grali, oni już grali. Czyli jest jedna zasadnicza w tym różnica. Proszę? To prawda, ale grali. Ale grali, a więc mają wprawę większą niż my. No więc zagramy czy nie zagramy? Proszę? Niektórzy grają, tak? To prawda. Niektórzy grają, ale jaka jest przeciętna w tej grupie, drodzy Państwo? Kto zagra? Jedna, dwie,
trzy, cztery osoby, tak? Dobrze, dziękuję. A kto nie zagra? Kto kategorycznie powie nie? No właśnie, drodzy Państwo, praktycznie cała reszta. Dlaczego? Bo oni mają wprawę. A teraz przenieśmy to na poziom wymiany międzypokoleniowej. Założyliśmy, że ta wymiana, a więc funkcjonowanie w układzie społecznym, jest rodzajem gry. Skoro większość z nas nie ma wątpliwości, że zagrać w tym przypadku według tych reguł nie należy, no to, drodzy Państwo, dlaczego oczekujemy, że pokolenie, które wprowadzamy w grę społeczną, dokładnie to zrobi, czyli pójdzie na rzeź? Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym układzie systemów, dzień dobry, że w tym układzie systemów mamy do czynienia z dokładnie tego typu zależnością, z dokładnie tego typu sytuacją. Ktoś powie, no dobrze, ale ja przecież ze swoimi dziećmi w taki sposób grać nie będę, bo ja swoje dzieci szanuję, chcę, żeby było im jak najlepiej. Racja, oczywiście, ale czy to dotyczy całego pokolenia? Czy wasza gra z dziećmi sąsiadów to jest również coś, czego dotyczy to stwierdzenie? No nie, bo oni wchodzą w tą grę i prędzej czy później stają się graczami, którzy grają z nami o pewien rodzaj zasobu, a niech tylko będzie to zasób związany z uwagą. Niech tylko będzie to zasób związany z zachwytem, ale on dzisiaj decyduje o pozycji społecznej. Więc dlaczego, drodzy Państwo, oczekujemy, że młodzi ludzie zrobią to, czego większość z nas nie chciałaby zrobić, czyli podjąć grę według reguł, które część graczy zna lepiej, a właściwie wypróbowała lepiej niż pozostali. No właśnie, drodzy Państwo, więc co robią ci młodzi ludzie, kiedy my im to proponujemy? Co byście Państwo zrobili, gdyby ci nasi dobrzy znajomi, czy wręcz przyjaciele, po waszym stwierdzeniu, nie, jednak nie zagram, zaczęli naciskać, zaczęli mówić, nie wygłupiajcie się, przecież nas znacie, wiecie, że was nie chcemy oszukać, siadajcie, może jednak zagramy. A im bardziej my byśmy mówili nie, im my bardziej ewokowalibyśmy te nasze wątpliwości, tym bardziej oni by nas do tej gry przymuszali. Co byście w końcu zrobili? No wynieślibyście się. Tylko że, no właśnie, sposób wynoszenia się w tym miejscu jest trochę inny niż w przypadku naszego modelu, bo ten model jest modelem. Oni zamykają oczy, zatykają uszy, przestają patrzeć, przestają słuchać i idą. Idą na bok. Co robią na tym niewidocznym dla nas boku, na tej niewidocznej dla nas przestrzeni? Zaczynają grać w swoją grę. To, co wy byście zrobili? Poszukalibyście sobie innych znajomych albo sami byście sobie usiedli z rodziną i pograli w tą grę, żeby wypróbować. Potem być może wrócilibyście. Takie jest nasze marzenie. Pograją, wypróbują i wrócą do nas. Tylko że w ich interesie, drodzy Państwo, leży co innego. Gdybyście byli w takiej sytuacji, co byłoby najlepiej zrobić, żeby wyrównać szansy? Nauczyć się grać, czyli dokładnie powtarzać schematy gry, którą nam zaproponowali, czy też bezpieczniej byłoby zaproponować niewielkie, a może wielkie, zmiany w tej grze i wrócić na pole gry? Co byłoby bardziej dla Państwa bezpieczne? Zmienić czy zachować? Zmienić, drodzy Państwo, zmienić. Bo jeżeli zmienimy i to jednak według naszego pomysłu, to mamy większe szanse, ponieważ wracamy na pole, na którym grają ludzie, którzy będą teraz paradoksalnie w sytuacji przeciwnej. To znaczy znowu nie do końca znają tą grę. My, dorośli, zajmujący się socjalizacją, często tak robimy. Mówimy, pograją sobie na boku, wypróbują, przekonają się, że mamy rację, wrócą i będą z nami grali. I pewnego pięknego dnia otwieramy, drodzy Państwo, okna naszych domów albo drzwi, patrzymy na świat i wypowiadamy to sakramentalne. Ja nic z tego nie rozumiem. Co tu się stało? Skąd się to wzięło? Co tu się dzieje? No to się dzieje, drodzy Państwo, że po drodze reguły gry tworzone przez ludzi, którzy w takiej sytuacji zostali przez nas postawieni, może nie zaczynają dominować, ale wchodzą w strukturę tej gry i stopniowo punkt ciężkości czy obszar prawdopodobieństwa wygranej przesuwa się tam, gdzie powinien być, czyli na jakiś rozsądny środek. Jeżeli tak na to, drodzy Państwo, spojrzymy, to co my nazywamy buntem, co my nazywamy napięciem czy konfliktem pokoleń, nagle przestaje być tym, co najczęściej wydaje nam, czym najczęściej wydaje nam się, że jest. To znaczy jakimś efektem naszego błędu wychowawczego, jakąś niedoskonałością systemu wymiany, czymś, co jest naszą czy czyjąś tam winą, a to samo zjawisko zaczyna być, drodzy Państwo, częścią całego modelu. Mało tego,
Zapytam w ten sposób, na jakim młodym człowieku bardziej by nam zależało, biorąc pod uwagę, że on ma w przyszłości przejąć część naszych funkcji, a na poziomie społecznym wypracować coś, z czego my też będziemy w przyszłości korzystać. Czy taki, który w końcu powie, a tacy są, nawet nie nieliczni, który powie w końcu, no dobra, przestańcie mi już suszyć uszy, zagram, niech będzie. Wiem, że prawdopodobnie przegram, albo będę miał pozycję mniej uprzywilejowaną, albo nie uprzywilejowaną, ale dobrze, niech będzie, zagramy. Czy też taki, który mówi nie. Chce stworzyć swoje reguły, chce stworzyć swój rodzaj gry, albo przynajmniej w tej grze coś zmienić, bo chce mieć potencjalnie większe możliwości wygranej. Który nam się bardziej podoba z punktu widzenia postawy, memotypu, który on posiada i obszaru kompetencyjnego, może posiadanego albo nawet takiego, którego jeszcze nie posiada, ale którego poszukuje. Który z tych młodych ludzi byłby dla naszej przyszłości społecznej bardziej wartościowy? No właśnie, tylko problem polega, drodzy Państwo, na tym, że my tego drugiego musimy skonsumować tu i teraz jako nauczyciele, wychowawcy, rodzice i go przetrwać, że tak powiem. To znaczy, no właśnie, postawić się w pewnym, to jest niezwykle trudne, dla niektórych nawet niemożliwe. Zwróćcie Państwo uwagę, że naszą obroną przed tą sytuacją jest często komunikowanie reguł gry społecznej bez zadawania sobie trudu, żeby ją w jakikolwiek sposób wyjaśniać. Podajemy pewne reguły, bo tak. No właśnie. Mówimy, to porządkuje naszą przestrzeń społeczną, to jest oczywiste, bo wiemy, kto komu ma się na przykład ukłonić, tak? Kłaniajcie się starszym. No a kiedy gimnazjalista staje obok nas i mówi nagle z bezczelną miną, a czemu? Dlaczego? No to my, drodzy Państwo, rzadko kiedy nawet... Pierwszy odruch jest taki oczywiście, my uspokajamy się i potem próbujemy być może szukać jakiejś odpowiedzi, ale najczęściej mówimy, człowieku, jak ty możesz o to pytać? No jak cię wychowali rodzice, że ty takie pytanie zadajesz? Jak można pytać? No po prostu tak jest. Tylko kiedy usiądziemy, drodzy Państwo, w fotelach wieczorem, w swoich własnych domach i zadamy sobie sami to pytanie, to jest niezwykle trudno znaleźć jakąś jednoznaczną odpowiedź. Przychodzą nam na myśl oczywiście sprawy, no bo tak było zawsze, bo taka jest tradycja, albo jeżeli już nas mocno docisną, to mówimy o szacunku, na co oni odpowiadają, no tak, no to młodszemu się nie należy. Mówimy, bo to porządkuje przestrzeń, tak, nie rozbijemy sobie głowy. Najpierw jeden się ukłoni, potem drugi. No ale nie rozbilibyśmy sobie tych głów również wtedy, kiedy byłoby odwrotnie. To znaczy, gdyby starszy kłaniał się młodszemu, też byśmy się... Rozumiecie Państwo, o czym mówię? To są czasem reguły automatyczne. Profesor Sławek, który był na moim wykładzie na kongresie ostatnim, tutaj Śląskim Kongresie Oświaty, w tym momencie, kiedy rozmawialiśmy potem nieco o tym wszystkim już na forum pytań, mówi, no ale czy nie wydaje się Panu, że czasem jedyną odpowiedzią, którą można w układzie społecznym zastosować i musimy ją przyjąć, jest po prostu odpowiedź, bo tak. I ja musiałem mu przyznać rację. No tak, bo na niektóre tego typu pytania my musimy odpowiadać, bo tak, bo po prostu inaczej nie znajdziemy kompromisu. Musimy, drodzy Państwo, pamiętać, że my szukamy kompromisu, że to nie jest tak, że my teraz musimy powiedzieć, dobrze, to my poczekamy, wy stwórzcie sobie wasze reguły gry, my poczekamy, przyjdźcie do nas, będziemy grali według waszych reguł, żeby było sprawiedliwie. Będzie sprawiedliwie? No nie, bo my znowu będziemy na straconej pozycji. My musimy szukać kompromisu. Tylko czasami bywa, że tego kompromisu nie szukamy, bo nie patrzymy na to z tej perspektywy. A to jest perspektywa interesów i perspektywa gry. Oczywiście Państwo powiedzą, obciąłem bardzo wiele brzegów. Oczywiście, że tak. Bo zależało mi na tym, żeby pokazać tylko pewien wycinek sytuacji, pewien fragment. No a do tego służą nam, drodzy Państwo, modele. Nie jedna 150-osobowa grupa, nie reprezentacja liczby Dunbara, tylko ogromna przestrzeń. Nie jedna grupa reguł, nie jeden zbiór reguł, którego musimy się trzymać i w którym musimy funkcjonować, tylko, drodzy Państwo, liczne subśrodowiska i liczne reguły. Młody człowiek, podobnie zresztą jak dorosły człowiek, w ciągu swojego dnia funkcjonowania społecznego wcale nie jest w jednym zestawie reguł. On musi się przesiadać, przeskakiwać w kilka. Reguły szkoły, reguły domu i reguły grupy rówieśniczej to nie są przecież te same reguły. Już wczoraj gdzieś tam na pewnym etapie mówiliśmy o tym, że reguły szkolne nie są w samej szkole stosowane do tego, żeby porządkować grupę rówieśniczą.
prawda? Bo grupa klasowa nie rządzi się takimi prawami, które dałyby w efekcie sytuację, w której najlepszy uczeń mający najlepsze oceny jest gwiazdą socjometryczną. Przypominacie sobie Państwo tą naszą wczorajszą rozmowę. A więc mamy sytuację taką, że te same czy podobne problemy, które pojawiają się w różnych tych subśrodowiskach, ten młody człowiek, nie tylko młody, musi nauczyć się rozwiązywać inaczej. Prosty przykład. Chcę zabawkę, jestem 5-latkiem. Chcę zabawkę. Jestem z rodzicami w supermarkecie. Strategia wyjściowa. Położyć się, tupać, płakać, wrzeszczeć. Strategia bardziej skuteczna niż chcielibyśmy myśleć albo chcielibyśmy przyznać. Ale czy ten sam młody człowiek, który znajdzie się w bardzo podobnej sytuacji w przedszkolu, bo kolega wyprzedził go w biegu do półki z jego ulubioną zabawką, zastosuje ten sam rodzaj strategii w stosunku do swojego kumpla? No nie, bo gdyby zaczął płakać, to jest skasowany backside do końca bycia w tym przedszkolu, nie ma tam czego za bardzo szukać, tak? On zastosuje, drodzy Państwo, zupełnie inny zestaw reguł, żeby osiągnąć swoje... Czasami, ja nie mówię, że zawsze, a my mówimy, no co ty z tego domu wyniosłeś? No jak ci rodzice wychowali? Co to jest za sposób rozwiązania? Ale on ma w domu inny sposób rozwiązania. No właśnie. Jesteście Państwo reprezentantami szkoły. Zapraszacie rodzica po wywiadówce i mówicie, Zosia to jest wspaniały młody człowiek. To jest przewodnicząca mojej klasy. Można na niej polegać, można jej ufać. To jest tak świetna dziewczyna, gratuluję. A mama przy każdym przymiotniku robi coraz większe oczy. I mówi, wie pan co, ale musiał pan pomylić nazwiska, bo to... Nie, no ona w domu to jest koszmar, to ja w ogóle nie mogę się... Bywa i odwrotnie, albo częściej bywa odwrotnie, tak? Wzywamy rodzica i na tego Jasia nadajemy, Jasiu taki, owaki, no... A mama mówi, nie, no... Absolutnie, ja nie mam żadnego problemu w domu. Co pani opowiada, to czy pan opowiada, to w ogóle nie, jakaś jest nie, nierzetelność. No i się zaczyna tam, prawda? My mówimy, a bo rodzic zawsze po stronie dziecka stanie, bo zawsze będzie bronił. Oni myślą, że tam w szkole się w głowie poprzewraca. No różnie bywa. Interpretacje są różne, ale być może obie strony mają rację, drodzy państwo. Być może każde z tych subśrodowisk ma pewne cechy, które powoduje, że pewne zbiory memów są aktywne w jednym, a nie są aktywne w drugim. A jeszcze popatrzcie Państwo, grupa rówieśnicza. Mówi się, że dobry rodzic powinien wiedzieć z kim, w jaki sposób, kiedy i co robi jego dziecko. No i w tej sytuacji takiego idealizmu definicyjnego nikt z nas, drodzy Państwo, nie jest dobrym rodzicem. Nikt. No może ktoś, kto... Nie, chyba nie. Mało tego, chwila refleksji spowoduje, że uznalibyśmy takiego rodzica za rodzica lekko nadopiekuńczego, tak? Użyjemy tego typu określenia. Niech będzie. Chiny mają taki problem ostatnio w związku z polityką rodzinną, możliwością posiadania jednego tylko dziecka i jeszcze faktem, że z pewnych powodów najczęściej jest to potomek płci męskiej. Dokładnie cała inwestycja rodzinna idzie w tego człowieka. Kończy się to tym, że mamy takich młodych ludzi, kiedy wyjeżdżają na uniwersytet do Pekinu, jadą za nimi, wynajmują sobie mieszkanie w okolicach uniwersytetu, chodzą z nimi na uniwersytet, siadają pod salami ćwiczeń, przygotowują kanapki, czekają na skończenie zajęć. Jest to zjawisko potęgujące się w tej społeczności. No, stwierdzilibyśmy, że tego typu rodzicielstwo jest trochę podejrzane jednak mimo wszystko, tak. A teraz nauczyciel w tym wszystkim, drodzy Państwo. Kim jest nauczyciel? Nauczyciel jest takim człowiekiem jak każdy inny. Jest zbiorem memów, a więc memotypem. Jest propozycją pewnego rodzaju rozwiązań, ale lokalną, dotyczącą konkretnego gracza. Rzecz tylko w tym, że ocena jakości memotypu jest jedną z fundamentalnych, podstawowych kompetencji, jaką musi mieć każdy młody człowiek. To znaczy, że my oprócz tego, że musimy nauczyć się tego, tamtego, siamtego, musimy się jeszcze, i to jest bardzo ważne, nauczyć oceniać memotypy. Jeśli chodzi o memotypy rówieśników, to w szkole nie ma problemu. Cały czas jesteśmy w zbiorze rówieśniczej grupy, która nam daje szansę oceniać siebie na tle tej grupy, oceniać innych młodych ludzi. Ale jest kłopot, dlatego że młoda osoba musi się również nauczyć oceniać dorosłych.
I tu jest kłopot. Bo gdzie oni mieliby znaleźć, szanowni państwo, takiego wariata, przepraszam bardzo za wyrażenie, który przez 45 minut stanie przed nimi i będzie coś do nich gadał, a więc będzie się wystawiał na stałą, trwałą ocenę. Oni się w szkole uczą również oceniania dorosłych. Na kim? No na dorosłych w szkole, czyli na nauczycielu. Memotyp nauczycielski jest jednym z najbardziej obserwowanych, jednym z najbardziej inwigilowanych memotypów świata. Czujemy to wszyscy. Jedni się do tego przyznają, inni się nie przyznają. Lubię powtarzać takie, no może trochę już, ale niech będzie, takie stwierdzenie, że jeżeli na przykład w gronie pedagogicznym szkoły nawiązuje się romans między dwiema osobami, to najpierw wiedzą o tym dzieci w tej szkole. Potem te dwie osoby bezpośrednio w to zaangażowane. A na sam koniec dopiero reszta dorosłych. Państwo się śmieją, ale śmieją się raczej z powodu tego, że no to tak trochę jest. No. Właśnie. Siła tej obserwacji jest nam również znana z naszych, powiedziałbym, absurdalnych czasem reakcji, może rzadszych już ostatnio, ale jednak ciągle jeszcze obecnych, że kiedy chcemy napić się piwa ze znajomymi, to jedziemy dwa miasta dalej, żeby nas przypadkiem nie widzieli nasi... Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że naszych podopiecznych już to nie dotyczy. Oni już nie mają tego problemu. No dlatego, że to my czujemy 30 par oczu wpatrzonych w nas przez 45 minut, 7 razy dzień w dzień, od poniedziałku do piątku. Oni na nas uczą się oceniania dorosłych ludzi. Zwróćcie też państwo uwagę, że te oceny, które oni ostatecznie generują, są często niesprawiedliwe, absurdalne, przeciągnięte na poziomie komunikacji. Mamy do nich o to pretensje, tak? Że przyklejają nam się łatki, że dają nam ksywy, które nam w pięty idą. Nie lubimy tego, ale zwróćcie też państwo uwagę, że oni się dopiero uczą. Oni popełniają błędy. I te niesprawiedliwe oceny nauczycieli, często odczuwane jako niesprawiedliwe przez nich samych i przez resztę dorosłych, są efektem tego, że to jest dopiero proces uczenia się. Tyle, że my o szkole w ten sposób nie myślimy, nie? To my oceniamy ucznia. To my jesteśmy tą stroną oceniającą. Ich losy ważą się w zależności od naszych ocen. No ale w drugą stronę działa to jeszcze bardziej. Szkoła w końcu jest po to, żeby się uczyć. Więc oni przychodzą i się uczą. Również oceniania nas. Sprawdzają jakość proponowanych rozwiązań. I drodzy państwo, następstwa tego no są takie, jakie są. Jeżeli widzą nauczyciela, którego memotyp, powiedz on sam, no oczywiście uczeń nie mówi o memotypie, tylko o radzącym sobie w przestrzeni społecznej człowieku. Jeżeli widzą nauczyciela, który sobie radzi z sobą, z uczniem, z rodziną, z znajomymi i tak dalej, bo jak mówię, obserwują nas wszędzie, to ten nauczyciel staje się dla niego wiarygodny. A jest tak, ja to państwu za chwilę jeszcze na poziomie mechanizmu pokażę, że ta wymiana memetyczna, ta obserwacja memetyczna jest, drodzy państwo, totalna. To znaczy, że jeżeli w naszych umysłach, a szczególnie w umysłach mniej dojrzałych, na poziomie biologicznym, ja zawsze o tym opowiadam, tym razem już tylko korzystam z tego faktu, zresztą też wczoraj widzieliśmy to w wypowiedziach, niedojrzałym układzie, ale w tym dojrzałym również, zaraz to będziemy jeszcze przerabiali, pojawi się jakiś wzorzec oceny memotypu, to on jest niezwykle trwały. Wiecie państwo o tym, że dość łatwo podejmujemy decyzję albo tworzymy sobie pewien obraz danej osoby i ten obraz staje się trwały. Docierają do nas informacje i rzadko kiedy, to znaczy dorosła osoba może tego typu racjonalizacji dokonać, ale im jesteśmy mniej dorośli i im mniej skłonni, im mniejsze mamy kompetencje w tej racjonalizacji, tym to jest trudniejsze. Oceniamy raczej całość niż część. Owszem, mówimy o kimś, kto jest kompetentny w jakiejś konkretnej dziedzinie i my do niego wtedy, kiedy problem w obszarze tych dziedzin mamy, przychodzimy. Ale najczęściej jest tak, że kompetentność czy bycie kompetentnym w jakimś obszarze rozszerzamy na całą resztę. Innymi słowy, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego oceniania memotypu, które było przychylne i przystosowawczo korzystne w grupie niewielkiej. Człowiek był albo kompetentny w swoim funkcjonowaniu społecznym, albo niekompetentny. Tak samo oceniamy dzisiaj z perspektywy konkretnej grupy naszych potrzeb. Innymi słowy, jeżeli nauczyciel okaże się niekompetentny, niekoniecznie w swojej dziedzinie, matematyk niekoniecznie w matematyce, biolog niekoniecznie w biologii, ale niekompetentny na przykład w stosunku do tego, że nie radzi sobie z uczniami, tak?
że co drugą lekcję musi kogoś wysyłać do dyrektora, że nie radzi sobie na wywiadówkach z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. To ta negatywna ocena, no, wyrażana w taki czasem paskudny sposób, frajer, tak, albo inne tego typu określenia, rozszerza się na pełną jego wiarygodność, również związaną z jego przedmiotem. A to na pewno, oczywiście, że tak. Plotka jest zresztą tylko sposobem, jakby to powiedzieć, rozprzestrzeniania tych ocen. Dlaczego w grupy szkolne, mówię o klasach, huczą od plotek? Bo plotka jest jednym ze sposobów weryfikacji, czy mam rację. To znaczy, oceniłem nauczyciela jako frajera, ale jeszcze nie zaczynam działać. Najpierw o nim plotkuję i sprawdzam, czy moja ocena jest adekwatna, czy moja ocena się w tym środowisku, no, dokładnie pokrywa. Czyli dochodzi do selekcji tej mojej oceny. No, czasem oczywiście sam proces. Proszę. Dokładnie tak. Jak najbardziej, drodzy Państwo. A oni tak, dokładnie. Oni sprawdzają, czy mają rację. Jeżeli uznają, że nauczyciel, nie wiem, nie potrafi rozmawiać o seksie, to co drugie zdanie wypowiedziane na jego lekcjach, czego będzie dotyczyć? Oczywiście. Musimy potwierdzić kompetencje w danym zakresie, tak? I tak jest, no, akurat wybrałem taki przykład, który jest dość nośny, również dla młodych osób. Gorzej z nami. Inna rzecz, że to jest taka pięta Achillesowa, często nasza. I oni szukają. To zresztą jest, szczególnie w przypadku młodych nauczycieli, problem, prawda? Bo te klasy, które oni dostają na samym początku, oj, jak oni lubią. No dlaczego? Dlatego, że nowa osoba w gronie pedagogicznym jest bardzo atrakcyjna, bo na temat reszty już w pewnym sensie w układzie memetycznym całej szkoły, wymiany memetycznej, już są pewne przeważające, dokładnie. Więc one są mniej atrakcyjne. A tutaj możemy dopiero tworzyć ocenę. Tutaj możemy dopiero budować ocenę. To jest atrakcyjne. No dlatego oni są na celowniku. I to szczerze mówiąc, owszem, im młodsza osoba, tym te ataki są intensywniejsze. Ale zwróćcie Państwo uwagę, nawet jeżeli jest już dojrzały nauczyciel i zmieni szkołę, przechodzi z jednej szkoły do drugiej, to też jest przez dłuższy czas punktowany, tak? No i potem wiemy już, tak? Czy na tego należy uważać, a temu wyluzować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli ocena jest w drugą stronę, czyli jeżeli okazuje się, że ten memotyp, funkcjonalna całość oceniana jest pozytywnie, wtedy dopiero pojawia się, Szanowni Państwo, coś, no, co nam się bardzo podoba. Autentyczny autorytet. Ale autentyczny autorytet, Szanowni Państwo, to jest coś, co jest niezwykle unikalne. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że z jednej strony musimy odpowiedzieć pozytywnie na wymagania dużej grupy o zróżnicowanych potrzebach. Ale z drugiej strony, to jest dopiero punkt wyjścia. Teraz ta konkretna osoba, dla której mamy stać się autorytetem, ma się upewnić, że tak jest. Czyli znaleźć obszar kompetencji naszej, która dla niej będzie tym obszarem, który jest absolutnie najważniejszy. I dopiero wtedy mamy osobę, która uważa nas za autorytet. Nie można autorytetu zbudować. Autorytetem można się stać. Można oczywiście stworzyć warunki, żeby to było możliwe, ale nie można instytucjonalnie nadać sobie pozycji autorytetu, tak? Autorytet jest rodzajem uwiedzenia, drodzy Państwo, rodzajem intymnego kontaktu, ale też, jak mówią psycholodzy, najlepszym sposobem wpływania na drugiego człowieka. Nie ma lepszego. Jak Państwo jesteście autorytetem dla kogokolwiek, na przykład do swojego ucznia, to praktycznie sprzedacie wszystko. Najgorsze jest to, że sprzedacie nawet to, czego nie powinniście sprzedać. Wszystko. To zresztą wykorzystują celebryci, za chwilę jeszcze o tym powiem. Jak to działa, drodzy Państwo? W normalnym, odkrytym, otwartym układzie mniej więcej w ten sposób. Jest autentyczny memotyp, jakiś zbiór memów. Wyobraźmy sobie, że niebieskie to są te gorsze kompetencje bądź memy. Jasne, to jest to, o co chodzi, tak? I jeżeli, drodzy Państwo, między autentycznym memotypem w działaniu, a obserwatorem nic nie stoi, a tak jest najczęściej w szkole, no to mamy adekwatną reakcję. To znaczy obraz memetyczny, który powstanie, odpowiada oczywiście z grubsza, bo to nigdy nie jest, ale generalnie odpowiada temu, co jest rzeczywiście prawdą. No i komunikaty o tym autorytecie, przepraszam, nie autorytecie, tylko memotypie, też będą, powiedzmy, że prawdziwe, tylko słowo prawdziwe musimy to oczywiście rozumieć w tym kontekście, o którym mówić. Ale postawmy teraz, drodzy Państwo, pomiędzy
memotypem rzeczywistej osoby, a obserwatorem jakiś rodzaj filtrów, jakiś rodzaj barier. Na przykład bariera komunikacyjna. To znaczy autentyczny memotyp gdzieś tam sobie funkcjonuje na drugiej półkuli i pewne jego elementy są komunikowane obserwatorowi za pośrednictwem mediów. Bardzo typowa sytuacja. I teraz media pokazują nam tą osobę przez pryzmat jej kompetencji, czyli pozytywny. Osoba, która obserwuje, widzi elementy pozytywne. Co robi? Nasz umysł, jeszcze raz podkreślam i wracam, dostosowany jest do sytuacji, w której takiej sytuacji nigdy nie było. Bo w grupie 150 osób, które są stale obok mnie, nie da się postawić tego typu barier. Tak? Więc jeżeli mamy częściową informację, to tworzymy pełny zbiór. Ale jakościowo na podstawie tego, co widzimy. Innymi słowy, jeżeli człowiek słyszy na temat tego kogoś, kto jest daleko, same sympatyczne i fajne wypowiedzi, to dojdzie do wniosku, że cały memotyp, również w obszarach, o których nic nie wie, jest świetny, sympatyczny i tworzy się urojony memotyp. Jaka będzie komunikacja? No taka, jaka jest wiedza. Czyli ten człowiek będzie mówił innym ludziom o tej osobie, no właśnie to. Mamy memotyp celebrycki, doskonały. My się dajemy temu uwieść w bardzo prosty i łatwy sposób. Potem na przykład do debat społecznych na temat religii, moralności, polityki, ekonomii zapraszamy ludzi, którzy są w zupełnie innych obszarach oceniani jako kompetentni. Lubią to i uwielbiają to dziennikarze. Zapraszając na przykład do tego typu debat, nie wiem, sportowców, piosenkarzy, tak? Czyli ludzi bardzo kompetentnych, ale w zupełnie innych obszarach. Nie wiem, czy Państwo na to zwrócili uwagę. No, co dobry piłkarz może mi więcej powiedzieć na temat, nie wiem, spraw politycznych niż przeciętny inny człowiek. A tak jest, że my im wierzymy bardziej. No, na tym polega sytuacja celebryty. No i oczywiście odwrotnie, Szanowni Państwo. Jak się tam komuś coś zdarzy, to nawet ta sama osoba jest nagle w takich mediach pokazywana odwrotnie. Jeżeli postawimy filtry tak, że z pozycji obserwatora widać tylko te gorsze strony memotypu danej osoby, no to bardzo szybko wyrabiamy sobie komplet, wyrabiamy sobie pojęcie, ocenę całego memotypu i zaczynamy komunikować. Mamy czarny charakter. Najciekawsze jest to, Szanowni Państwo, że czasami jedna osoba może raz grać rolę właśnie jedną, a potem drugą, w zależności od tego, jaki jest klimat społeczny, w zależności od tego, które memy lepiej się sprzedają. I tu wracamy do tego, od czego zacząć. Dokładnie. Jakie jest środowisko? Dokładnie. I to się dokładnie nazywa PR. To znaczy umiejętność stawiania tych barier. Tylko, Szanowni Państwo, szkoła jest zwartą strukturą. W szkole nie postawicie Państwo trwałych barier. Dlatego nauczyciele celebryci żyją krótko. To znaczy w sensie nie, że żyją. Miałem na myśli autorytety nauczycielskie. Autorytety nauczycieli, którzy zbudowali te autorytety na takim właśnie celebryckim funkcjonowaniu, bo czasem tak bywa. Te autorytety trwają bardzo krótko. Do pierwszego sygnału, że coś zgrzyta i drugiego, który się rozejdzie i jest praktycznie załamanie. Mamy sytuację odwrotną, tak? Tam wszystko widać. Tam się nie da ukryć. Państwo to doskonale wiedzą. Zresztą mówiłem już o tym. Tam się nic właśnie, niczego nie ściemnicie. Nie jesteście w stanie Państwo tego ograć. Siła autorytetu musi wynikać z wzajemnej relacji, z tego, tak jak powiedziałem, wręcz intymnej zależności. A to powoduje, drodzy Państwo, że niestety, ale autorytet nauczyciela nie ma cech, o których my byśmy marzyli. Po pierwsze, nie można być autorytetem dla całej klasy, dla zbiorowości. My jesteśmy autorytetami dla ludzi. Dlaczego tak jest czasami, że czujemy, że cała klasa, cały zbiór jest jakby nam podporządkowany? Tak będzie się działo wtedy, kiedy jesteśmy autorytetami dla gwiazd socjometrycznych. Tak? Czyli dla tych ludzi, którzy w tej grupie decydują o strukturze socjometrycznej. Problem polega, to między innymi dlatego my mieliśmy kiedyś takie marzenie, niedawno zresztą, żeby badać struktury socjometryczne klas i kiedy będę wiedział jako wychowawca, jaka jest struktura socjometryczna, wyłapię sobie
gwiazdy socjometryczne, zbuduje sobie memotyp pod nie, tak? Znaczy, oczywiście tego nie nazywali w ten sposób, ale spróbujemy kupić gwiazdy socjometryczne i będziemy mieli. Dlatego się potem okazało, że zanim myśmy zdążyli nawet przy użyciu programów komputerowych przeanalizować strukturę socjometryczną, to ta struktura socjometryczna często była już inna. Nie mówiąc już o tym, że struktura socjometryczna mierzona na lekcji matematyki jest czymś innym niż struktura mierzona na przykład na lekcji WF-u. A socjometria w klasie, kiedy oni sobie siedzą i z nami rozmawiają, jest czymś zupełnie innym niż socjometria na wycieczce szkolnej. My rozumiemy klasę, jesteśmy pewni, a potem wyjeżdżamy na wycieczkę i się nagle okazuje, że wszystko nam się rozsypuje. Trwały. Nie będzie trwały, drodzy Państwo. Bo czym jest w tej sytuacji autorytet? Autorytet jest sytuacją, kiedy nasz memotyp jest lokalnie pozytywnie oceniany, tak? Czyli odpowiada potrzebom tej konkretnej osoby. Ale to jest młody człowiek i jego potrzeby się zmieniają. Dzisiaj jest zafascynowany biologią, tak? Bo zrobiliśmy świetny eksperyment biologiczny i to było fascynujące, co on odkrył. No ale za pół roku, za dwa miesiące on sobie kupi kimono i zostanie Bruce'em Lee. Niezwykle trudno jest w tym momencie zmienić zbiór kompetencji i stać się czołowym karateką kraju, tak? Czy jakimś tam innym człowiekiem tego typu. To jest, nawiasem mówiąc, ale to tak na marginesie, również powód, dla którego często jako rodzice popełniamy błędy. To znaczy błędy. No błędy z naszej perspektywy. Ta szybkość i łatwość zmiany zainteresowań, zapotrzebowań emocjonalnych, sposobów interpretacji zachowań powoduje, że nabieramy się. To znaczy, dziecko obserwując film, nie wiem, Carino, już nie dzisiaj, inne są filmy, ale wiecie Państwo, o co chodzi. Większość wie przynajmniej, patrząc po nie wszyscy, ale no taki jest świat. Ale niektórzy wiem. Fajny film o hodowli koni, tak? Zafascynowane tym 2, 3, 4 razy miesiąc, fascynując się jazdą konną, chodzi, jeździ, uprawia ten sport. Ale drodzy Państwo, błagam, po pół roku nie kupujcie konia, a tym bardziej stadniny. Podobnie jak dziecko, które gra na klawiszach i poprosiło Państwa o to, żeby mu jakieś, no właśnie, jakiegoś specjalistę zatrudnić, nie kupujcie za resztę swoich oszczędności fortepianu. Bo za pół roku będziecie mieć do tego dziecka pretensje. Potem będzie tak, chciałeś, siadaj i graj. Ty miałeś być wirtuozem. Przekonałeś nas do tego, że ty zostaniesz wirtuozem. Tu siadać i grać. Zaczynają się dramaty. Z naszej perspektywy to tak jest. Natomiast z ich perspektywy, ja nie wiem, o co chodzi. Ja się zmieniam, ja funkcjonuję. Zresztą Państwo znają te sprawy związane chociażby z późnym dojrzewaniem płatów czołowych, z tą całą przecinką i z tym ciągłym zmienianiem się. Ale autorytet jest również objawem tego typu układów. Autorytety ludzi dorosłych są dużo trwalsze. Kiedy dojrzewamy, kiedy ustalamy hierarchię, szczególnie w obszarach czy przestrzeni społecznej, w której się znajdujemy i stajemy się kompetentni, dochodzi do tego, że utrwalamy te wymagania. Wymagania stają się priorytetami w naszym życiu. Jeżeli znajdziemy człowieka, który odpowiada na te wymagania, staje się on również trwałym autorytetem. Ale autorytet w szkole nie może być trwały. No, bo byłoby coś nienormalnego w takim utrwaleniu potrzeb, to znaczy nienormalnego. No nienormalnego z punktu widzenia rozwojowego, natomiast rzecz jasna pewne rozwiązania społeczne mogą w tym kierunku pójść, prawda? Jeżeli mówimy o jakichkolwiek systemach autorytarnych, to zwróćcie Państwo uwagę, że one tak właśnie działają. I to bez względu na to, czy mamy do czynienia z państwem, czy z rodziną. To nie jest istotne, na jakim poziomie to się dzieje. Taki system autorytarny oparty jest o jednorodność struktur, jednorodność potrzeb, jednorodność reguł i ich niezmienność. No. I tyle. Jeżeli to nam się uda, to przez jakiś czas utrwalamy ten system. Potem oczywiście prędzej czy później to się zmienia, a ludzie, którzy tworzą ten system, nie widzą tego. I w rodzinach jest tak, że już dawno dziecko machnęło ręką na apodyktycznego ojca i robi to wszystko po swojemu, ale kiedy tata o coś pyta, to mówi tak, tata, tak. Mhm, tak, 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 tak. A potem wychodzi na zewnątrz i oczywiście o tym ojcu odpowiada inne rzeczy, ale to już jest zupełnie inna sprawa i zupełnie inny temat.
Wielość subśrodowisk, drodzy Państwo, wymusza na nas również wielość autorytetów i to też trzeba pamiętać, że nie można, wracając jeszcze tutaj, ale zresztą mogę już to mieć wyświetlone, wracając jeszcze do autorytetu nauczycielskiego, to my mamy z tym pewien problem, dlatego że my ludzie dorośli nie jesteśmy przygotowani do takiej nagłej, częstej zmiany autorytetu, kiedy dochodzi do sytuacji, w której przestajemy być autorytetem, nas to boli. Na pewno Państwo zwrócili uwagę. Jest taki uczeń, który przez pół roku na przykład robił wszystko, o co prosiliśmy. Siedział w pierwszej ławce, odpowiadał na każde nasze zapotrzebowanie, każde nasze słowo chłonął, jakby było to objawienie. A potem siada do drugiej ławki, unika kontaktu wzrokowego, potem się przesiada do ostatniej. My w końcu go wołamy do siebie, mówimy, co się stało? Coś z tobą się dzieje, coś zrobiliśmy, my mamy do siebie pretensje, pytania. Nie, drodzy Państwo, przestajemy być autorytetem i można by zaryzykować twierdzenie, że prawdziwe bycie autorytetem zaczyna się tam, gdzie się kończy autorytet. Bo teraz musimy tą gorzką pigułkę przełknąć i poszukać z uczniem relacji, które dalej będą budujące, ale już niestety z naszej perspektywy nie będą takie, jakie były. To jest dojrzała reakcja. Natomiast reakcja niedojrzała to jest reakcja... popadł ze środowisko, albo ktoś mu tam nagadał, albo coś jeszcze innego się stało, albo niestety przesiadł się z matematyki na fizykę stosowaną. Niestety. I teraz autorytetem dla niego jest ktoś inny z grona pedagogicznego. Nie, oczywiście przesadzam, ale czujemy to, prawda? Czujemy to, że te autorytety słabną, czasem znikają, potem znowu wracają. To jest dynamiczny system. Warto o tym pamiętać, drodzy Państwo, bo będzie wtedy łatwiej i dla nas, i dla nich, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. I dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo.